Dzień dobry, Anioł Sejo. Chciałabym zaproponować moim koreańskim czytelnikom nową książkę, która jest dla mnie bardzo ważna. To są krótkie teksty i może niepozorne obrazy, ale książka jest o bezinteresowności, o pomocy. O tym, że są tacy bohaterowie dnia codziennego, zapomnieni, właśnie bezinteresowni, którzy są cały czas obecni, pojawiają się wtedy, kiedy trzeba i pomagają łączyć zjawiska, ludzi w czasie i w przestrzeni. My często czujemy obecność i mamy świadomość, że świat jest jakby połączony takimi niewidzialnymi nićmi, których nie rozumiemy, dlaczego coś nagle się z czymś łączy. I wydawało mi się ciekawe, kiedy zobaczyłam te nici w sklepie z używaną odzieżą, żeby zrobić z nich takich bohaterów, takich niepozornych pomocników, którzy właśnie są bezinteresowni, ich pracy nie można kupić. I towarzyszy im cały czas idea już zapomniana, żeby po prostu pomagać ludziom, zwierzętom, żeby być obecnym w świecie w taki niewidzialny sposób, niepozorny, nieefektowny. I o tym jest ta książka. Jest bardzo analogowa, zrobiona niekomputerowo, ręcznie. To są stare, używane, niepotrzebne nikomu nici, które opowiadają o świecie, bardzo ważnym, cały czas istniejącym, a często zapomnianym. Słowo bezinteresowność jest w tej książce bardzo ważne i właściwie jest ono głównym przesłaniem. Bezinteresowna praca, niewidzialna. Zapraszam i bardzo dziękuję. Kamsamida.